W dzisiejszym infotygodniku powiemy m.in. o pożegnaniu belgijskich żołnierzy stacjonujących w Malborku w ramach sił szybkiego reagowania NATO. Oficjalnym zadaniem tego kontyngentu było wspieranie misji Baltic Air Policing, czyli obrony powietrznej państw bałtyckich. W minionym oblężeniu Malborka 2015. Oraz o otwarciu świetlicy wiejskiej w Jeziornie. Jest to bardzo długa, oczekiwana inwestycja. Jest piątek, 31 lipca. Robert Kaczmarkiewicz, zapraszam na infotygodnik. Samoloty F-16 lotnictwa wojskowego Belgii do Malborka przyleciały w styczniu 2015 roku w ramach natowskiej misji szybkiego reagowania w związku z kryzysem na Ukrainie. Belgijscy lotnicy bazę opuszczą dopiero w przyszłym tygodniu, jednak na dziś zaplanowano oficjalne pożegnanie żołnierzy. Generał brygady pilot Tadeusz Mikutel, dowódca pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego w Świdwinie. Komponent belgijski sił powietrznych stacjonował, albo stacjonuje jeszcze w Malborku prawie 7 miesięcy. I oficjalnym zadaniem tego kontyngentu było wspieranie misji Baltic Air Policing, czyli obrony powietrznej państw bałtyckich. W ramach tej działalności wykorzystywaliśmy również samoloty sił powietrznych Belgii do własnego szkolenia, co miało bardzo pozytywny skutek, jeżeli chodzi zwłaszcza o szkolenie najmłodszej grupy pilotów w Malborku, ponieważ dzięki obecności sił powietrznych Belgii mieliśmy szansę przetrenować m.in. walki powietrzne w dużych ugrupowaniach, co jest bardzo trudne do zorganizowania w Polsce ze względu na duże obciążenie polskich jednostek innymi zadaniami. A również mieliśmy szansę zaobserwować, jak prowadzi się szkolenie w belgijskich siłach powietrznych jako takich, ponieważ pobyt tutaj był i to taki długi pobyt był doskonałą platformą do wymiany poglądów szkoleniowych, do nauki własnej albo wymiany własnej taktyki, wiedzy taktycznej itd. Oceniam bardzo pozytywnie, zwłaszcza, że mamy przekrój tak jakby i doświadczenie z innymi siłami publicznymi, bo Belgowie byli trzecim państwem już, które stacjonowało tutaj w Malborku. Pierwsi byli Francuzi, potem Holendrzy, teraz Belgowie, przy czym Belgowie najdłużej. Także wszystkie te rotacje, a tym bardziej belgijską, oceniamy bardzo pozytywnie, zwłaszcza, że piloci byli bardzo otwarci na współpracę. Ich doświadczenie również było różne, bo byli i bardzo młodzi piloci tutaj, byli bardzo doświadczeni piloci, także mieliśmy okazję również patrzeć, jak szkolą najmłodszych swoich pilotów i muszę stwierdzić, że to doświadczenie wskazuje, że nie odbiegamy pod względem wyszkolenia lotniczego od załóg belgijskich samolotów F-16. Oficjalnie jeszcze nie wiadomo, natomiast wiadomo, że propozycje takie są rozważane. No myślę, że na brak decyzji wpływa również to, że lotnisko w Malborku będzie przez około miesiąc wyłączone, bo musimy doprowadzić pas startowy do stanu takiego, że będziemy mogli go eksploatować przez następne kilka lat. Także baza przebazowuje się do Mińska, samoloty bazy 22 przebazowują się do Mińska Mazowieckiego na około miesiąc. No i potem będziemy oczekiwali jakiejś decyzji, czy kolejna grupa zagranicznych pilotów do nas przyleci. Kiedy taka decyzja mogłaby zapaść? No myślę, że tutaj władze nasze wojskowe podejmą jakieś dyskusje ze stroną natowską. Ja nie chcę tutaj podejmować decyzji, bo też takiej możliwości nie mam, a wiem, że kilka państw było zainteresowanych przylotem do Malborka. W tym roku Muzeum Zamkowe odnotowało rekordową liczbę odwiedzających zamek. Starą Warownię przyjechało odwiedzić ponad 7 tysięcy turystów. Co najbardziej Państwo chcą podczas dzisiejszego dnia zwiedzić? No najbardziej byśmy chcieli zobaczyć zamek i wszystkie atrakcje towarzyszące. Tak. A jak minęła podróż? Bardzo fajnie. A skąd Pani jest? Z Poznania. A jak się podobało przywitanie przez rycerzy w pociągu? No, bardzo fajne, niespodziewane, ale fajne, przyjemne tutaj mamy. A jak się podobali rycerze? Fajnie. Ja tam przybyłem do tego smoka, napadłem ich, złupiłem, chcieli jechać dalej gdzieś tam w kierunku Elbląga czy Olsztyna albo jeszcze dalej, ale ja ich tutaj wyciągnąłem i przeprowadziłem przed oblicze wielkiego mistrza, ażeby cały swój majątek tutaj właśnie ostawili. Poddali mi się, bo przecież jestem ostry takiej wielkiej postury, zatem musieli mi się poddać, a i też widzę, że niewiasty do zakonu lgnęły, zatem wielkich trudności też nie miałem, ażeby ich tutaj jak najrychlej przyprowadzić. Dzień dobry, czy są Państwo pierwszy raz w Malborku? Tak, pierwszy raz.
pierwszy raz. A jak się podobało przywitanie przez rycerzy? Fajnie było. No, bardzo fajnie. A jak podróż? Dobrze. Podróż wspaniała. Idziemy po krzyżaku. Idziemy bić krzyżaku. Pani, wy chyba nie wiecie, co gadacie. No jeszcze raz nikt nie pobił. Raz się zdarzyło jakiemu czerwiące, że nas sprzedał, ale to jedno nas sprzedał, a nikt tego zamku nigdy nie zdobył. Właśnie, do dziś. W sobotę koło godziny 18.50 na Alei Wojska Polskiego w Malborku, tuż przed Rondem Lotników Polskich, kierujący Cinquecento uderzył w autobus komunikacji miejskiej. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany, jednak kierowca jednego z pojazdów uciekł z miejsca zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu marki Fiat Seicento nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu i uderzył w tył autobusu. Przed przyjazdem policyjnego patrolu kierowca oddalił się w miejsca zdarzenia. Zabezpieczyliśmy dokumentację fotograficzną, przesłuchaliśmy świadków, posiadamy już pełne dane właściciela pojazdu, który w tej sprawie będzie składał wyjaśnienia w komendzie. Jeżeli są świadkowie tego zdarzenia, to prosimy o bezpośredni kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Po blisko 30 latach w Jeziornie w gminie Dzierzgoń oddano do użytku świetlicę wiejską. Decyzja o budowie budynku zapadła jeszcze za kadencji starego burmistrza Kazimierza Szewczuna. Ja w tym miejscu chcę gratulować mieszkańcom pani Sołtys. Uważam, że to, co zrobiła ich determinacja, upór w dążeniu do osiągnięcia celu, to jest rzecz wielka. Gratuluję im serdecznie i powiem, jestem zadowolony, że powstał następny obiekt, z którego nasze społeczeństwo będzie korzystało. Jest to bardzo długa, oczekiwana inwestycja. Zmieniały się osoby przewodniczące na stanowisku przewodniczącej, zmieniał się burmistrz, a my dalej nie mieliśmy wymarzonej świetlicy. Wreszcie po długich oczekiwaniach i wielkich rozmowach z gminą, przekonywań, wreszcie mamy wymarzoną świetlicę. Kontrole stanu trzeźwości prowadzone przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego rozpoczęły kampanię społeczną prowadzoną pod hasłem Krynica Morska przeciw pijanym kierowcom. Więcej na ten temat w materiale Edyty Kozakiewicz. Do tych kontroli dołączyła młodzież, mieszkańcy Krynicy Morskiej, która ta młodzież przekonywała, wręczała ulotki, przekonywała kierowców do tego, aby powstrzymywać się właśnie od jazdy w stanie nietrzeźwości, ale również i do tego, żeby zachować taką odważną postawę, zdecydowaną, jeżeli takie sytuacje obserwujemy, widzimy, reagować, powstrzymywać takie osoby od jazdy w stanie nietrzeźwości. Sport zaczniemy od Nordic Walking. 26 lipca w Piwnicznej Zdrój odbyły się Mistrzostwa Ziemi Sądeckiej w Nordic Walking na dystansie 10 km. Pierwsze miejsce w kategorii Open zajął żołnierz 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku Ryszard Walędziak. Piłka nożna. W ubiegłą sobotę miało miejsce zakończenie drugiego sezonu Red Box Malborskiej Ligi Mistrzów. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie odbył się mecz pokazowy. Jednak na wydarzeniu tym znalazł się burmistrz Malborka Marek Harzewski, który nagrodził drużyny i poszczególnych zawodników. Już dziś zapraszamy wszystkich serdecznie na Dni Dzierzgonia 2015, które rozpoczną się tradycyjnie na Wzgórzu Zamkowym. Gwiazdą tegorocznej imprezy jest grupa Lombard, która wystąpi w sobotę po godzinie 20. W tym roku zagrają m.in. Lombard oraz Trzy Korony. Trzy Korony przypomną nam wspaniałe przeboje, których słuchaliśmy i słuchamy od lat. Natomiast Lombard, cóż tu dużo mówić, marka sama w sobie, zapraszam na koncert. 1 sierpnia burmistrz Malborka Marek Harzewski zaprasza wszystkich serdecznie na obchody Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, które odbędą się o godzinie 17 na terenie sklepów cynamonowych mieszczących się na ulicy Kościuszki.
Również burmistrz Malborka Marek Harzewski zaprasza na rytmiczne, muzyczne i egzotyczne rytmy ulicy, czyli tegoroczną edycję Magic Malbork. O tym, jakie czekają nas atrakcje, opowiedziała dyrektor Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji Aleksandra Kapejewska. Oczywiście zaczynamy w piątek, 7 sierpnia, wieczornymi atrakcjami, między innymi pokazy Fire Show i spektakl Fire Show z Towarzyszeniem Afrykańskich Bębnów przy kasach biletowych Muzeum Zamkowego w Malborku, a następnie wieczorem iluminacja nocna budynków w centrum miasta przy ulicy Kościuszki, a także trzy pierwsze pokazy widowiska laserowego Magia Światła, około 25-minutowe widowisko realizowane przez partnera imprezy firmę Visual Sensation. W ramach widowiska zobaczymy lasery graficzne, lasery przestrzenne, zobaczymy efektowny wideomapping, a także efekty dodatkowe, na przykład buchające ognie, gejzery wodne, także serdecznie zapraszamy. Widowisko zostanie również trzykrotnie powtórzone wieczorem i w nocy z soboty na niedzielę, czyli z 8 na 9 sierpnia. I tu zaznaczę tylko, że widowisko jest jedynym biletowanym elementem tegorocznego Magic Malbork. Cena biletu jest bardzo symboliczna, jest to 5 zł. Bilety już dzisiaj nabyć można w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Kościuszki, a także w Centrum Kultury i Edukacji Szkoła Łacińska na Starym Mieście. Dla tych, którzy nie mają czasu albo możliwości w tej chwili kupić biletów, również mamy dobrą wiadomość, że bilety dostępne będą także w czasie imprezy 7 i 8 sierpnia, zarówno w Centrum Informacji Turystycznej w godzinach jego otwarcia oraz popołudniami, wieczorami w punkcie informacyjnym imprezy Magic Malbork ustawionym w centrum miasta. Magic Malbork. Rytmy ulicy. 7-8 sierpnia w Malborku. W programie występy finalistów programu Mam Talent, popisy akrobatyczne, koncerty, animacje uliczne, wideomapping, spektakle fire show, widowiska laserowe i pirotechnika. Więcej informacji na www.magicmalbork.pl. Zapraszają miasto Malbork, przedsiębiorstwo Nogat, spółka z OO, Lotto, Radio SK, Gazeta Wyborcza. I to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w dzisiejszym infotygodniku. Zapraszam za tydzień.